Ja się chciałem odnieść do wcześniejszych słów, bo było pytanie o Polski Ład i powiedział pan, że nie można zmian wprowadzać nie konsultując ich z ludźmi, nie można ich wprowadzać tak szybko, ponieważ jest to naplucie ludziom w twarz. I teraz pytanie co do właśnie pana zmian, które nazywamy wszyscy terapią szokową, które były błyskawiczne, które spowodowały hiperinflację, które spowodowały bezrobocie, które doprowadzały do samobójstw. Czy tak naprawdę i te, one też nie były w pełni jakby demokratyczne, tak? Pierwsze zmiany kapitalistyczne w Polsce mamy w czasie rządu Rakowskiego, który jest niedemokratyczny, później w czasie rządu Mazowieckiego, który jest częściowo demokratyczny. Czy pana zmian nie można nazwać napluciem ludziom w twarz? Dziękuję bardzo. Ja rozumiem, że to nie jest chyba pytanie, tylko to jest proza obraza, ale na czym polega tutaj głupi błąd? Porównywanie sytuacji nieporównywalnych. Ostatnie pytanie.